Dzień dobry bardzo. No tak. I co jeszcze mi powiesz? Jak ci się spało? Jak ci się spało, Laila? Opowiedz. Jak? Z wszystkim. Tak? I co się działo? Dobra, moi drodzy, bierzemy się za śniadanie. Na śniadanie będę robiła omleta marchewkowego, który smakuje jak ciasto marchewkowe i strasznie się za nim stęskniłam. Będę robiła porcję dla siebie i dla Adama. Mamy tutaj dwie marchewki, trzy jajka, płatki owsiane, odżywkę białkową o smaku cookies and cream. Idealnie się nada tego omleta. Cynamon, sól, aromat. Wzięłam migdałowy ogólnie. Muszę wrócić do dodawania aromatu do omletów, bo są takie bardziej wyraziste, lepsze. No i moje ulubione masło orzechowe z Olimp. Przypominam Wam też, że na wszystkie produkty macie zniżkę na hasło Anna Karcz, klasycznie. Zaczynam od obrania i starcia marchwi. Adam! No już pójdziecie! Patrzcie, jak Laila czeka na Adama, aż pójdą. Adam, patrz, jak ona na ciebie czeka. Patrzcie, jak się rozciąga od razu. Dobra, dla Adama daję dwa jajka. Tu cynamonu. Teraz to wszystko blenduję. Teraz wylewam to do naszej marchwi. Powiem Wam, że omlet całkowicie inaczej smakuje z tym migdałowym aromatem. Jest naprawdę o wiele lepszy. Więc polecam nie zapominać. Teraz to wszystko mieszam ze sobą i będę wylewać na patelnię. No i przykrywamy. Klasyk rano. Tutaj Adama omlet już gotowy. Mój czeka, jeszcze muszę wymieszać. Najpierw kawa. Kawa to jest taki must have w ciągu dnia, nie? Tak wyglądają marchewkowe omlety. No i dodatki to już kwestia indywidualna. Ja dzisiaj mam ochotę na masło migdałowe na spodzie. Teraz będę dawać klasyczny serek wiejski na pół, żeby omlet nie był taki suchy, żeby miał coś na topie. Na sam koniec mrożone jagody gorącą wodą. Dobra, jeszcze wisienka na torcie. Specjalnie dałam mniej masła migdałowego, żeby polać wszystko na końcu sosem z masła orzechowego. Tak się prezentuje nasze śniadanie. Czekam na Adama, aż wróci z Lailą ze spaceru. I do śniadania ostatnio mój nowy nawyk. Czytam zawsze książkę, jak jem, nie oglądam filmików na YouTubie, jakiś pierdół, jak to zawsze robiłam na telefonie, tylko chociaż jeden, dwa rozdziały książki. Tę, Cztery umowy, polecam. Fajna książka taka o spokoju, o pracy nad sobą, o nawykach. Trochę taka bardziej specyficzna, innym językiem pisana, ale fajnie. Fajnie, coś innego, jakaś odskocznia. Krótka książka, malutka, 120 stron. Adam mówi, że jest interesujący zapach. Dawno jadłam omleta marchewki. Nie smakuje ci? Dobry. Szczerze myślałam, że tak po prostu, nie wiem, nie siadło. Ale moi drodzy, to jest niesamowite, jak ta odżywka białkowa z Olimp Cookies and Cream jest wyczuwalna. Naprawdę, ona robi taką robotę. Nie no, serio, nigdy nie jadłam tak dobrej. Jakie masz zęby? To jest tak. Patrz, obczaj się, uśmiechnij się i zobacz się. Nie, teraz nie. No to jeszcze muszę kręsa wziąć. Ty zjedz.
Ale dobry. Przyjechałam właśnie z zakupów, zrobiłam zakupy. No myślę, że na kilka dni wydałam 120 zł, rozpakuję, robimy z Lailie tą haul zakupowy. Laila, tobie też coś kupiłam, będę zaraz robiła pewnie sałatkę jakąś. Co? Ogólnie to jestem bez makijażu i w majtkach, bo byłam przed chwilą na opalaniu natryskowym. Ja się nie opalam, nie chodzę do solarium, także wybaczcie za nagość, ale chcę, żeby opalenizna się dobrze przyjęła. Masz marchewę i papa. Rozpakowałam zakupy, warzywa, serki wiejskie, twaróg, jagody mrożone, truskawki, miks sałat, będziemy zaraz robić sałatkę. Moje ulubione tofu wędzone, kukurydza, najlepsza maślanka do racuchów, pancake'ów, do wszystkiego. Ona jest o smaku pieczonego jabłka, jest kozacka. Adam mnie prosił o jego ulubioną czekoladę i o jakąś szynkę do jajecznicy, więc kupiłam kiełbasę żywiecką z indyka, spoko skład, no i patrzcie zawsze na zawartość mięsa w takich produktach. Skyr, biszkopty, bo zachciało mi się fit tiramisu, mega dawno nie jadłam. Płatki owsiane, cukinia, ogórki, marchewki, bo będę robiła na śniadanie jutro. Marchewki do omleta marchewkowego, bułki do sałatki, którą zaraz będziemy robić, czosnek, cebula, warzywa, no i tak naprawdę tyle. Aha, te lody ostatnio mega posmakowały, jeden ma jakieś 70 kalorii, a są naprawdę dobre, czuć to kakao, czuć tą czekoladę. Fasolka, w ogóle ostatnio mam fazę, dobrze ugotuję, posolę i mogę jeść samą fasolkę szparagową. No i tak wyglądają moje zakupy. Kupiłam hummus do chleba, kukurydzę do sałatki, którą będziemy zaraz robić. Tak to wygląda. Dobra, moi drodzy, bierzemy się za naszą sałatkę. Będziemy do niej potrzebować dwóch miksów. Sałat, papryki, cebuli czerwonej, ogórka, pomidora malinowego, kukurydzy. Będzie to bardzo klasyczna, prosta sałatka. Sos zrobimy ze skyra i z czosnku. Z przypraw mamy jakąś mieszankę warzyw i serów. Mamy jeszcze pieprz, sól i tak naprawdę tyle. Kurczaka będę robiła w przyprawie gyros. Najpierw się wezmę za kurę, niech ona się smaży, a potem dam resztę składników. Ta przyprawa jest spoko, ale ona jest w jakiejś chyba edycji limitowanej w Lidlu, tak? No. Ja byłam na opaleniu natryskowym. I teraz tak, moi drodzy, ja daję tutaj jeszcze oliwę z oliwek. Teraz to mieszam wszystko i będę smażyła. Do sosu będziecie potrzebować 3 ząbków czosnku, ja robię taki bardziej ostry, jakiejś mieszanki, bo w sumie nie mam nic innego, pieprzu i soli. Przydałoby się czosnek granulowany, chyba nie, a jest, git, czosnek granulowany jeszcze będzie. Będzie ostry. Sól. Odrobinę. O, fuck. Pieprzu to się pozbędziemy, nie? Mieszamy. Teraz to wszystko wywalam na naszą sałatkę. No i wszystko mieszam. Teraz właśnie to umiejętnie wymieszać. Za małe miski. Ogólnie dam tu jeszcze trochę soli. Ja zjem sobie zwykłą kajzerkę. Przekroję ją po prostu na pół. Adamowi odgrzeję w piekarniku. Trochę masła też. Patrzcie, drugi posiłek
w ciągu dnia, w mojej drodze? Fonu zewnętrznego. Aspartamu i chemii. Letnia sałatka. Ej, daj spróbować. Masz identyczne! Kurde. Nie wiem, ale też tak solicie dużo. Ja strasznie dużo solę. Trochę może za dużo, ale lubię słone. Hej! Dzisiaj trochę nietypowy vlog, bo widzieliście niekompletny full day of eating z Gdyni. Nie nagrałam ostatniego posiłku, ale mam nadzieję, że te dwa przepisy przypasują Wam do gustu. Dzisiaj chciałam trochę porozmawiać z Wami i opowiedzieć Wam o obecnych planach. I tych treningowych, i sylwetkowych. Żeby to powiedzieć dosyć sprawnie, w ładzie i składzie, zacznę od początku. Ja przed Stanami chciałam przeprowadzić redukcję. Podzieliłam się tutaj z Wami na YouTubie tym. Niestety nie wyszło. Kilka rzeczy wyskoczyło, moja motywacja trochę spadła, potem stwierdziłam, że nie ma co trzymać kalorii w Stanach. No i tak od maja przez te 4 miesiące sobie przebomblowałam, w cudzysłowie, bo treningi robiłam, jadłam swoje posiłki, po prostu raz liczyłam, raz nie liczyłam kalorii, raz jadłam intuicyjnie. No i jakoś tak te 4 miesiące minęły. Jedyne co, to naprawdę ciężko trenowałam, więc myślę, że masę mięśniową udało się podtrzymać albo jeszcze dołożyć. No i teraz nastał ten czas, gdzie poczułam ogromną chęć zmiany. Nie tyle co swojej sylwetki, ale chciałabym, żeby wszystko wróciło w moim życiu do takiego ładu i składu, żebym miała znowu taki plan, jakiś cel, rzeczy pod kontrolą, bo przyznam, że przez te 4 miesiące totalnie na nic nie zwracałam uwagi. Jadłam intuicyjnie, albo raz na jakiś czas tam liczyłam kalorie przez kilka dni. Nie pilnowałam treningów, nie pilnowałam w ogóle kroków. Wszystko było tak jolo, swobodnie. Jakby dobrze się z tym czuję, że miałam taki okres w ciągu roku i że tak naprawdę nie pilnując tego wszystkiego, jestem w stanie sobie trenować, po prostu trenuję, bo lubię jeść swoje rzeczy, bo lubię swoją dietę, ale nie pilnuję wszystkiego jak w notesie. No i przyszedł ten moment, że chcę troszeczkę zadbać o to wszystko. Lubię ten reżim, lubię liczenie kalorii, lubię też testowanie siebie, bo tutaj praca nad sobą, czy cel jakim jest redukcja, czy cel jakim jest masa, to jest trzymanie się jakiegoś schematu, bycie konsekwentnym, takie udowadnianie sobie, to my decydujemy o tym, jak będziemy wyglądać, jak będziemy się czuć ze sobą. Jeśli mam być szczera, przez te 4 miesiące z większą wagą nie miałam totalnie problemu. Dobrze się czuję ze swoim ciałem, ale wolę taką Anię w troszkę chudszej wersji. Także zaczęłam jakieś 10 dni temu redukcję i nie chcę tutaj robić z tego jakiejś otoczki, po prostu zaczęłam sobie redukować. Zobaczymy jak to pójdzie, podchodzę z luźną głową do tego. Zrobiłam sobie też zdjęcie sylwetki, będę sobie redukować w swoim tempie, tak jak dla mnie to jest wygodne i pochwalę Wam się efektami, jak już będę ja sama usatysfakcjonowana. Przede wszystkim najważniejsze myślę w każdym procesie, czy to cel jakiś sylwetkowy, czy to cel związany z pracą, czy z jakąś Waszą zajawką. Ważniejszy jest ten etap, gdzie idziecie do tego celu, żeby polubić tą drogę, polubić te posiłki, polubić tą pracę nad jakimś projektem, polubić to, co robicie, bo wtedy wdrożycie jakieś nawyki i zostanie to z Wami na dłużej. Ja na przykład redukując czy masując, nie mam totalnie problemu z tym. Jedyne, co mnie wybija, to jakieś wyjazdy, rzeczy spontaniczne i niezaplanowany grafik, bo wtedy nie jestem w stanie ustalić sobie sama posiłków, nie lubię też niespodzianek w ciągu dnia. Jeśli jestem w Krakowie, mam wszystko poukładane, redukcja, masa, ogarnięcie jakiegoś projektu bez problemu. Ale jeśli jestem w wyjazdach, muszę się dostosować pod kogoś, albo jakieś niespodzianki mi wpadają w ciągu dnia, że nie mam czasu być w domu, zrobić posiłek, tylko chwycę coś na mieście, no to wtedy jest większy problem. No i już tak reasumując,
wróciłam do trzymania systematyczności objętości treningowej. Zaczęłam blok treningowy, który trwa 6 tygodni. Składa się z 3 treningów nóg i 2 treningów full body workout, czyli łącznie robię 5 treningów w ciągu tygodnia. Trenuję mniej więcej poniedziałek, wtorek, środa mam przerwę, czwartek, piątek, sobota mam przerwę i w niedzielę trening. Właśnie dzisiaj mi wypada trening. Jem aktualnie 2000 kalorii. U mnie jest to już taki deficyt idealny. Na spokojnie przy 2200-2300 mogłabym chudnąć, ale ja jestem trochę takim niecierpliwcem i wolę, jak na początku szybciej spadnie, a potem podbijać tą kaloryczność w weekendy albo refeedami, także 2000 idealnie jak na początku. No i kroki. Nie mam celu na każdy dzień, ale chciałabym w ciągu całego tygodnia, czyli 7 dni, osiągnąć te minimum, czyli 70 tysięcy kroków. Też nie ustalam sobie celów dziennych, ponieważ jednego dnia zrobię 17 tysięcy kroków, a drugiego dnia zrobię 7 i to się jakoś wyrówna. Kroki u mnie to jest cardio. Ja nie robię cardio, nie chcę robić cardio, nie lubię robić cardio. Jedyne cardio, które sprawia mi przyjemność, to jest skakanka. Robię ją przed treningiem, czasami po treningu, jak mam ochotę, a czasami po prostu w ciągu dnia wezmę skakankę i poskaczę. No i tyle. Zobaczymy, kiedy uda mi się osiągnąć cel. Nie mam jakiegoś celu wagowego, który chciałabym osiągnąć. Po prostu chcę sobie schudnąć. No i mam nadzieję, że będą lecieć full day of eatingi, tutaj z konkretnymi kalorycznościami. Wiem, że dla Was najlepsze są te niższe kaloryczności, ale mam nadzieję, że przez jakiś czas na 2000 ktoś się zainspiruje. Powiem Wam, że jak tak przez te dni mam tak wszystko poukładane, każdego dnia plan, każdego dnia jakaś aktywność, trening, wszystko jest jak w zegarku, to ja mega dobrze się czuję sama ze sobą. Uwielbiam, jak mam porządek w życiu. Jak wstaję rano, wiem, co robię, nic mnie nie wybija. Spacer z Lailą, praca, trening, drugi spacer z Lailą, praca, książka, sen. Uwielbiam mieć wszystko poukładane jak w zegarku. No i też zwracam uwagę na sen, bo sen jest bardzo ważny, bardzo ważny. Jest to rzecz, bez której nie będziemy w stanie normalnie funkcjonować, trenować. Także 7 godzin w ciągu to jest takie minimum, które chcę spać. No i też będę się tego starała trzymać. I tyle. I to by było na tyle. Dzięki, że mnie oglądacie, że jesteście tutaj. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Chyba wszystko powiedziałam, no. Fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że tym razem się uda, że wszystko pójdzie po myśli. I pamiętajcie, że dopóki próbujecie, to się liczy. To, co było wcześniej, ile razy się za coś braliście, wam się nie udawało, ja też. Ja też jestem osobą, która bierze się za coś i wiele razy jej się nie chciało, to się wybiło z rytmu, nie udało się, ale to wszystko nie jest ważne. Ważne, że macie nową energię, nową chęć, chcecie próbować, robić i wyjdzie, w końcu wyjdzie. Wyrobienie nowego nawyku trwa 22 dni, więc jak te 22 dni pójdzie za Wami, to potem już z górki. Ściskam Was, buziaki i do zobaczenia w full day of eatingach kolejnych i na Instagramie. Pa, pa!